Cześć wszystkim, znowu PM7, przeciąg Prince of Persia, dwa trony. Gra chciała mi zrobić zawał, ponieważ poprzednim razem jak czytałem grę, to się gra zawiesiła. Ale teraz działa, nie wiadomo dlaczego. Niesamowite. Słyszałam tylko historię o takich cudach. Ale widzieć coś takiego z bliska? Czy w Azadzie nie ma podobnego urządzenia? Tą windą dojedziemy do sali tronowej. Ale dziw nad dziwy! Wygląda na to, że nie działa. Spróbuję ją naprawić. Mam nadzieję kiedyś zobaczyć Azad. A, to chyba trochę wspomnienie powinno księciowi jakieś dać, ponieważ rzeczywiście w Azadzie była winda. Trochę inna. I to była blisko, powiedzmy to, finału przygody. Jeżeli to jest ta, o której myślę. Dobra. Jak domyślacie się, skoro nie działa, to musimy ją naprawić. Dobra, co nam grę mówisz? O, dzięki. To jest przydatne akurat. Myślałem, że się zabije. Dobra. Naprawa chyba będzie się ograniczać do przesuwania dźwigni. Tak. Zawsze, kiedy pojawia się jakaś muzyka właśnie z takimi tonami chóralnymi, to mi przypomina bardzo piaski czasu. Cześć! Nadszarpnęli, ale. Pokaż mi coś, czego nie widziałem. To niewiele jest takich rzeczy, których jeszcze nie widziałeś. Okej. Przejdźmy w tą stronę i. I gdzie teraz? Chyba tam. Przepraszam. Co? Powiedziałem przepraszam. Nigdy nie przeprosiłem za to, jak się zachowywałem i za to, co powiedziałem. Za to, kim byłem. Też jestem ci winna przeprosiny. Nie miałam prawa oskarżać cię o tak okropne rzeczy. Ale ja robiłem okropne rzeczy. Wszyscy popełniamy błędy, książę. Różnica polega na tym, że ty swoje zaakceptowałeś. Widziałam, co robiłeś w warsztacie. To, co mówił starzec, jest prawdą. Jesteś księciem. Zabijasz mnie. Ciekawe, o kim mówił. Okej. Okej. Trochę nie widzę, kiedy atakują i kiedy mam się bronić. Może zróbmy to tak. Dobra. I teraz, zanim to naciśniemy, musimy skoczyć tutaj. Tak. Jeszcze raz. Cyk, cyk, cyk,
Cyk. Dobra. Prawie. Hops. Dobra. Zróbmy to ze spowolnieniem w takim razie. I idziemy do kolejnego upgrade'u. Przedostatniego już w grze. Trochę piasków. Przydałyby się. Dziękować. Serio? Ja? Nie był najlepszy początek. Dobra, kamera. Mogę zobaczyć tam, gdzie skaczę. Byłoby przydatne. Okej. Chyba muszę przeskoczyć na drugą ścianę i wtedy dopiero wrócić. Nie? Okej. Ech, w złym momencie. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, co my tu możemy zrobić? Na pewno nie to. Dobra. Ciekawe, że nie ma game over, tylko... tylko grana z wyrzuca. Chociaż bez piasków to równie dobrze mógłby być game over. Przecież nie doskoczę do tamtej drugiej. No właśnie.
Okej. Czy to naprawdę nie da się przejść tego bez piasków? Mamy jeden piasek, spróbujmy. Okej. Tego bym się nie spodziewał, ale na to, że był bardzo mały ułamek czasu, w którym dało się to normalnie zrobić. Raz jeszcze tylko przez to ustrojstwo przejść. Okej, żałuję, że nie mam więcej piasków czasu. Ale w sumie. Fiu. To jest kilka włosów siwych, których już nigdy mi się nie odrodzą. Ale czy było warto? Gdy będziesz chciał jeszcze posłuchać. Mamy jeszcze jednego upgrade'u. Życia nam brakuje. Fajnie. Jest jeden moment, w którym chyba te upgrade'y się bardzo przydadzą. Dobra. W którą stronę? Naprawiajmy windę. Piaski. Czy wolę ten miecz, czy tą pałkę? Tego miecza chyba w sumie nigdy nie miałem, to zobaczmy, dobra. Tutaj mamy wejście. No i dobra. Raz tam. Okej, za krótko przytrzymałem przycisk. Zdarza się. Dobra. Gdzie teraz? Nad ścianę, tak? Cześć. Tego nie lubię. Za dobrze im blokowanie idzie. Ostatnio. O, dobra. Ten miecz wydaje się dosyć wytrzymały. Kilka ciosów nim zadałem i prawie nie stracił wytrzymałości. Hops. Fiu. Może nie? Myślą się, że tam. Już prawie. Już tak? Prawie tam jesteśmy. Ej? Niedługo wszystko będzie dobrze. Wydajesz się nieco zbyt podniecony tym, co ma się wydarzyć. Nie, książę. Po prostu zapomniałeś o swojej misji. To, że nie cieszysz się ze mną, wyraźnie to pokazuje. Te pani chyba obchodzą nasz blok. Dobra.
Dobra. Użyjmy najlepszej taktyki, ataki od ściany. Nie. Z tym pomyliłem się na początku walki, przyciski i wyrzuciłem broń. Zdarza się. Dobra. Tak lepiej. Co to było? Dobra. I co teraz? Po prostu skaczemy tam? Nie. Tak nie doskoczymy. Chyba nie doskoczymy, co? No cześć. Twój ulubiony kolor? Kolor? Mam powtórzyć pytanie? Urocze. Błękit. Błękit? To nie jest mój ulubiony kolor. Ale o co chodzi? Czy każda nasza rozmowa musi być tak poważna? Tak mało o tobie wiem. A, dobrze. Więc jakie potrawy lubisz? Oczywiście granaty. Nie lubię granatów. Coś z tobą nie tak? Bo ten, nie sposób ich zjeść z godnością. Tyle pracy dla kilku ziarenek. Ale czyż to nie wysiłek czyni je słodszymi? Chyba się pożygam. Nie ty jeden, właśnie książę, nie ty jeden. Serce wiszących ogrodów. A to instrumenty życia. Regulujące i napędzające wszystko. A, uciekaj za zamykające się drzwi. Książę! Poczuła, że się cutscenka kończy i dlatego uciekła. Znowu nie ten przycisk. Dostawał jedną piaskową sakwę za każdym razem, jak to robię. Już miałbym dużo. Dobra. Jest to jakaś broń? Nie. Dobra, to od ściany. To też nie działa. Dobra. Lepiej. Tak, ktoś jeszcze? Szczęście, ślepe szczęście. Właśnie nie mam piasków. Tak, to jedna z rzeczy, która również mi się nie podoba, która została wprowadzona od wewnętrznego wojownika. Gra czasami ignoruje swoje zasady. Na przykład to, czy przeciwnicy nam dadzą ten piaski czasu, czy nam nie dadzą. Po prostu czasami gra stwierdza, że nam przeciwnik nie da piasków czasu, bo byłoby za dobrze, gdyby dawał i tyle. Więc w piaskach czasu nie było nic takiego. Każdy przeciwnik dawał piaski i tyle. A tutaj tak czasami dają, czasami nie, bo gra uważa, że byłoby za łatwo, gdyby wszystkie reguły byłyby przestrzegane cały czas. Prawie tego nie zauważyłem. Dobra, już widzę.
Myślałem, że się uratuję. Uratuję bez tego. Za wcześnie. Re? Teraz. Tak, tu ścianę, tam z Gzymsu i tyle. To zaraz coś wyleci, tak. Dobra. Czy następnym razem mam rozumieć? Dobrze, to świetne miejsce. Wiszące ogrody. Następnym razem. Wiszące ogrody Babilonu. Pomyślałem, że są takie nieprzystępne dla zwiedzających. Dobra. Wchodzimy. Tamtych panów zobaczymy, czy będzie się dało jakoś zasztyletować. Nie dziabnął mi. Może nie miał mi dziabnąć. Nie wiem, jak to działa, ale nie dopytujmy się. Że strzały są napędzane potęgą miłości, nie powinniśmy szukać w nich logiki. Czekajmy, aż może się zbliżą, może będzie jakaś opcja zabicia obu naraz. Może nie. Okej, kolega na szczęście nie zauważył. Tak to jest z koleżeństwem w pracy. Ktoś może cię wielokrotnie dźgać nożem, ale ten mówi, nie, to nie mój problem, ja mam się patrzeć w tą stronę. Dobra. Chyba zatrzymał sobie ten mieczek. Wydaje się być dosyć wytrzymały. Okej. Okej, nie mam wystarczająco piasków, żeby się cofnąć. A czasami się tak zdarza. Dobra, czy daleko mnie cofniesz, gra? Okej. Będziemy mieli drugie podejście do tamtych panów. Ups.
Dobra. Przynajmniej wiem, że powinniśmy troszkę odczekać. Tylko co potem właściwie? Okej. Okej, tu jest posterunek. Wygląda na to, że ma dwóch sierżantów. W sumie nie wiem, czy to będzie jakaś opcja. Nazwijmy to. Cicha do zrobienia. Okej. Jaki on jest? Twój ojciec. To dobry człowiek. Nie, to wielki człowiek. I z pewnością jeszcze żyje. Silny, lojalny, uprzejmy, wybaczający. O co chodzi? Ja, jak to powiedzieć, nie rozstaliśmy się w najlepszych nastrojach. To było dawno temu. Byłem młody i pełen dumy. Oraz strachu. Chciał słuchać, ale ja nie mogłem znaleźć odpowiednich słów. Nie chciałem ich znaleźć. Mam tylko nadzieję, że będę mógł go jeszcze raz zobaczyć. Powiedzieć, że jest mi przykro. Ale to opowieść na inną okazję. Porozmawiajmy o czymś innym. Jest wokół nas tyle smutku, że nie powinniśmy dokładać naszego. Wróćmy do nas. Nie mogę dotrzeć do ciebie z miejsca, w którym jestem. Zamknę następną okiennicę. Spotkajmy się dalej. A, rozstaliśmy się w złych nastrojach. Tak, w sumie jak sobie przypomnę o tym, to dzisiaj jest dzień, w którym miał przejść na emeryturę. Dobra. Mniejsza o to. Zapraszam. Teraz albo na raz się uda zabić? Ej. Ma się uruchomić ta. Tak lepiej. Dobra. No i dobra. Dostaliśmy 200 pieskowej kasy. Wciąż nie mogę się do ciebie dostać. Ale stamtąd, gdzie stoisz, łatwo dotrzesz do sali tronowej. A ja mogę przejść przez szklarnię. Na pewno spotkamy się w tym samym miejscu. Uważaj, książę. Tak. Uważaj, książę, już macie historię pewną niedogadywania się, jeżeli chodzi o spotykanie się w tym samym miejscu. Dobra. Stamtąd przyszliśmy. No musimy zacząć z tej strony. Dobra. Gdzieś idziemy.
Hibanowie chyba najwidoczniej nie mają żadnej opcji na podwójne zabójstwo. I co teraz? Kamero? Chyba tam. Tak, zdecydowanie ujęcia kamery w niektórych momentach mogłyby być lepsze. Nie pomaga to w ogólnie chaotycznym rozstawieniu poziomów. Będę następnym razem opowiadała od tego miejsca. Umysł budowli! Umysł budowli, mówicie! A to, że jedyna droga to w tę stronę. Jak widzę te piły, to od razu zwalniam czas. Jestem ich gorącym antyfanem. Dobra, tylko kilka strzał. Książę, przeżyjesz. Wyciągnij strzałę z głowy i idź dalej. Okej, w tym momencie mówię nie. Nawet po spowolnieniu dosyć szybko się obracają. Czyżby kolejna zagadka logiczna? Wygląda na to, że będziemy musieli manipulować tymi platformami. Tam mamy farę. Zobaczmy. Okej. Tego nie podniesiemy. Czy to możemy podnieść? Okej. A ile mamy piaskowych kredytów? 1300. Artworki kosztują od stówy. Czasami niektóre więcej kosztują. Właściwie chcemy się dostać? Nie mam najmniejszego pojęcia. Tam jest coś. Czy to jest coś, do czego chcemy się dostać? Tutaj możemy zejść na dół. Że coś się wydarzy, jeżeli te wszystkie trzy podniesiemy?
Nie nazwałbym czegoś takiego zagadką logiczną, raczej zgadywanką. Bo nie wiemy, co chcemy uzyskać, ani nie wiemy, jak to uzyskać. Wiemy tylko, że trzeba robić rzeczy na ślepo i może coś się wydarzy. No dobra. Czy możemy to teraz wyżej podnieść? Tak. Teraz to możemy spróbować wyżej podnieść. Nie w tą stronę. Okej, teraz tamtego nie możemy podnieść. Co gdybyśmy teraz tamto opuścili jedno? Dobra, chyba musimy z drugiej strony podejść. To cokolwiek zmieniło? Może jednak to opuścimy najpierw? Nie, teraz tamto dwa blokują. Okej. Co myślę, że zrobię w tym momencie przerwę. I ewentualnie jak to rozkminię, to zobaczycie może jakiś przyspieszony ten timelapse. Dobra. Okej. Wszystkie platformy są u góry. Nie wiem, jak to się udało. Po prostu czasami trzeba było do góry, czasami zmieniać kolejnością, ale
Wolę o tym nie myśleć. Tak jak mówiłem, zgadywanka. Dobra. Skoro to mamy za sobą, możemy zejść spokojnie, nie tracić więcej żadnych kończyn ani karków. Ani kroku dalej! Jestem zaskoczony, że udało ci się przedrzeć przez moje wierne sługi. Zaskoczony, ale również rozwścieczony. Pozbawiłeś mnie mych najmocniejszych sojuszników. Niegrzecznością byłoby nieodpłacenie ci tym samym. O, czuję się zaszczycony. Świetną królową, odpowiednią dla Boga. Chociaż będziemy musieli wprowadzić parę modyfikacji. Puść ją! Zachowujesz się, jakbyś miał w tej sprawie coś do powiedzenia. A nie masz. Nie. Książę został rzucony w objęcia śmierci w najciemniejszą z dziur. Pozbawiony Fara daleko od wezyra. A ostrzegano go, że jego podróż nie skończy się dobrze. Ale nie bądź zaskoczony. Transformacja księcia uratowała go. Czasami z choroby może wyniknąć coś dobrego. Czasami. Czasami. Mam rozpocząć opowieść od tego miejsca? Czasami musimy zrobić przerwę. Żeby zacząć opowieść następnym razem. Ale ta opowieść jeszcze się nie kończy. Tak, nie kończy się. W następnym odcinku... to chyba mój ulubiony, najbardziej znienawidzony fragment się zaczyna. Dlaczego? Zobaczycie niedługo. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.